Starosta Tomasz Tomborski jest naszym gościem. Witam serdecznie, panie starosto. Dzień dobry, panie rektorze, witam państwa. Prosto z konferencji prasowej wraca pan starosta. No i takie pytanie, co kampania wyborcza się już rozpoczęła i to tak mocno? No znamy oficjalny termin wyborów, 21 października tego roku. Komitety wyborcze też znamy. Komitety wyborcze te znamy. Mamy tutaj właściwie wiedzę, jak będzie wyglądała ta sytuacja w powiecie Kobrzyski, którym jestem osobiście najbardziej zainteresowany. Ja nie ukrywam też, że współpracujemy tutaj z Komitetem Ani Mieczkowskiej, stąd też dzisiejsza wspólna konferencja, w której uczestniczyła oprócz Ani Mieczkowskiej moja osoba i osoba Jacka Kusia. Jeżeli chodzi o powiat, na którym chciałbym się skupić, to funkcjonujemy w dużym porozumieniu, bardzo szerokim. Dzisiaj drużyna funkcjonująca w powiecie, to jest drużyna Koalicji Obywatelskiej. Tworzą ją przedstawiciele Platformy Obywatelskiej, przedstawiciele Nowoczesnej, przedstawiciele PSL-u i bardzo duża grupa osób, które nie nosi żadnej legitymacji politycznej. Nie ukrywam, że na te osoby w dużym stopniu liczymy. Drugim komitetem, z którym bardzo mocno współpracujemy, to jest komitet SLD. Tutaj liderem tego komitetu jest Jacek Kuś, który również, z tego co wiem, zamierza się ubiegać o mandat radnego powiatowego. Powiem tylko tyle, że no, w jakim stopniu ubolewam, że te nasze drogi tak późno się połączyły. Można było rzeczywiście wcześniej pewne działania prowadzić, aczkolwiek ten pomysł od dłuższego czasu dojrzewał i dzisiaj generalnie mamy nadzieję, że zbierzemy dobre owoce tego działania. To jest ten komitet, z którym będziemy na pewno współpracowali i tworzyli koalicję powyborczą, jeżeli generalnie matematyka nam na to pozwoli, a na to właśnie liczymy. Z tego co wiem, na pewno będzie funkcjonował Komitet Ogólnokrajowy PiS-u, no bo to jest rzecz naturalna. No i być może komitety lokalne tworzone tutaj przez różne środowiska też takie informacje tutaj posiadamy. Na dzień dzisiejszy wszystko wskazuje na to, że to się rozstrzygnie poprzez cztery komitety. A, jeszcze zapomniałem o komitecie Kukiz, chyba też ma być pomysł tutaj na jego realizację, aczkolwiek nie wiem, w jaki sposób oni zbiorą tylu chętnych, no bo rzeczywiście trzeba tych kandydatów mieć sporo. W powiecie listy właściwie mamy całkowicie przygotowane, obsadzone. Jest kwestia teraz dotycząca tylko zebrania wszystkich dokumentów, oświadczeń. Każdy musi złożyć odpowiednie zgłoszenie, musi złożyć oświadczenie lustracyjne, które jest skierowane do IPN-u. Zbieramy podpisy, które są niezbędne do tego, żeby później udzielić poparcia poszczególnym kandydatom i poszczególnym listom. No i do 15, jak dobrze pamiętam, chyba września będzie okres, kiedy będziemy rejestrowali tych kandydatów. Chcemy zrobić to odpowiednio wcześniej, żeby tutaj nie mieć później na końcu jakichś nerwowych sytuacji i działamy dalej. Tutaj sytuacja jest o tyle w powiecie klarowna, że mamy te dwa komitety ogólnokrajowe, natomiast te dwa komitety ogólnokrajowe mają wspólną listę w mieście, które liderką jest Ania Mieczkowska, nasz kandydat na prezydenta Kobrzyc, znana tutaj historia. No i do dzisiaj właśnie konferencja, która się skupiła w głównej mierze na tym, żeby przedstawić nasze centrum dialogu. Ono będzie funkcjonowało tutaj na terenie Kołobrzegu przy ulicy Granicznej numer 6, ale również skupiliśmy się na kwestii dotyczących tego największego problemu, który dzisiaj funkcjonuje, czyli generalnie odbioru odpadów komunalnych. Przedstawiliśmy nasze pewne propozycje. Tutaj chciałbym generalnie wspomóc Anię Mieczkowską w przypadku, kiedy zostanie prezydentem, swoją wiedzą w zakresie gospodarki odpadami, dlatego że uważam, że taką wiedzę posiadam, będąc przez 2,5 roku dyrektorem spółki Zieleń Miejska. Jest kilka pomysłów, które możemy wprowadzić od razu. Z pewnością na pewno nie odstąpimy od segregacji u źródła, czyli od segregacji odpadów w mieszkaniu, w gospodarstwie domowym, w domku jednorodzinnym. To jest generalnie niezbędne, natomiast zobaczymy, czy będziemy musieli zbierać aż tyle frakcji. Przygotowany jest projekt dotyczący modernizacji kompostowni. Tam rzeczywiście musimy mieć dobre linie sortownicze, żeby te elementy sortować. No i też się należy zastanowić nad sytuacją dotyczącą spółki, czy spółka powinna mieć jednego właściciela, a może generalnie powinna być to spółka o charakterze bardziej miejskim i będzie możliwość na przykład nabycia udziałów, czy też poprzez mieszkańców, poprzez spółdzielnię mieszkaniową, o czym generalnie mówiłem. Wtedy ta sytuacja będzie zupełnie inna. Każdy będzie mógł oddawać materiały czy też te odpady do własnego przedsiębiorstwa, który w jakimś tam minimalnym stopniu jest współwłaścicielem. Taki jest wstępny pomysł. Uważam, że generalnie dobry. To jest pierwsze spotkanie, które było w charakterze kołobrzeskich. Będą cykliczne. Następne, z tego co wiem, będzie dotyczyło oświaty i jak dobrze pamiętam, zaprosimy Państwa jako dziennikarzy w najbliższy piątek. Jasne. Proszę Państwa, temat, który też interesuje wszystkich mieszkańców, to wiatraki, bo okazało się, że wiatraki przestały znosić złote jajka. Jak się w
wcześniej o tym mówiło, i gminy, które zdobywały na ten cel środki do budżetu, i to potężne środki, no pozostały tak naprawdę na lodzie, bo w budżecie gminy Gościnno tylko w tym roku zabraknie 4 miliony złotych przy rozpoczętych inwestycjach, w budżecie gminy Dygowo 3 miliony złotych. No i się okazuje, teraz zdziwił się poseł Czesław Hoc, że to Prawo i Sprawiedliwość wymyśliło zmianę przepisów, które, mówiąc krótko, gminy zostawiły same sobie, a rząd, no coś tam teraz próbuje robić, coś się zmienia. Szacuje Ale się, pieniędzy nie ma. Szacuje się, panie redaktorze, że skala tego problemu ogólnokrajowa to jest kwota 0,5 miliarda złotych, tak? Tyle szacujemy, że będzie musiało tutaj gminy poszczególne oddać. Dla niektórych gmin oznacza to brak właściwie możliwości uchwalenia budżetu na rok 2019, czyli dowodzi do tego, że być może wejdzie tam komisarz, który będzie musiał tą gminą kierować. To, co jest tutaj najgorsze, o czym chyba Prawo i Sprawiedliwość zapomniało, to jest podstawowa zasada, że prawo nie działa wstecz, tak? Gdyby te przepisy były wprowadzone w ten sposób, że zaczęłyby funkcjonować od 1 stycznia roku 2019, no to w tym momencie zupełnie inaczej by to wyglądało, bo gminy byłyby w stanie się do tego przygotować. Natomiast jeżeli przepisy działają wstecz, a jest to fundamentalna zasada praworządności, no to mamy taką sytuację, o której pan redaktor mówił, kwoty niebagatelne. No proszę sobie wyobrazić teraz, tak jak państwo być może wiedzą, budżety są układane w ten sposób, że są pieniądze, które są pieniędzmi tak zwanymi znaczonymi, na które nie można w inny sposób je przeznaczać, na przykład pieniądze oświatowe, pieniądze związane z wypłatami. To właściwie zamyka możliwość całkowitego rozwoju tych gmin w zakresie inwestycji, bo średnio właśnie budżety inwestycyjne poszczególnych gmin to były na wielkości tych pieniędzy, o których tutaj państwo mówią. Nie wiem, jak to żaby, mówiąc szczerze, na ten moment zjeść. Jaki pomysł będzie miał tutaj, czy też Prawo i Sprawiedliwość, czy też sam poseł Hoc. Z pewnością powinny być tutaj dane duże rekompensaty dla tych gmin, a być może nawet państwo powinno ten problem sama skonsumować, dlatego że tylko jest jedyną instytucją, która jest w stanie sobie z tak dużą kwotą poradzić. No nie ukrywam, że będziemy się temu bacznie przyglądali na reakcję. Ona musi nastąpić bardzo szybko, dlatego że już zaczynają być prace prowadzone w zakresie budżetu. To do 30 września składa się wnioski budżetowe, a niektóre gminy, czy też miasta, na przykład Koszalin, już taki budżet był w stanie przedstawić. Tak? No tam akurat nie ma tego problemu dotyczącego wiatraków, bo w mieście Koszalin takie wiatraki, jakie w samym Kołobrzegu, nie funkcjonują, ale inne gminy z pewnością ten problem będą miały bardzo duży, więc te działania muszą nastąpić bardzo szybko i zakładam, one muszą mieć miejsce i finał do 30 września, wtedy, kiedy zaczyna być kształtowany budżet poszczególnych gmin. Panie starosto, kolejna sprawa to sanepid. Ta historia z dyrektorem wreszcie będzie miała jakiś koniec, pozytywny koniec? No liczę na to, że będzie miała ten finał, no bo nie może być sytuacji tego typu, że będziemy działali doraźnie w okresie jednego miesiąca. To już trzeci miesiąc, kiedy powierzam obowiązki dyrektorowi sanepidu na okres 30 dni, licząc na to, że znajdziemy to rozwiązanie. Tego rozwiązania do tej pory nie udało się znaleźć poprzez nawet współpracę czy to z stacją wojewódzką, czy to z lokalnymi politykami Prawa i Sprawiedliwości, bo nie ukrywam, że z nimi na ten temat również rozmawiałem i takie działania były prowadzone. Ostatecznie wydaje mi się, że finał będzie taki, gdzie za parę dni, bo w tym momencie z tych informacji, które ja posiadam, pani dyrektor Domagała Dobrzycka jest na urlopie wypoczynkowym w okresie sierpnia, ale ja jeszcze w okresie sierpnia, jak dobrze pamiętam, około 15 sierpnia skierowałem wniosek do pani dyrektor o powierzenie już na stałe tej funkcji na okres 5 lat, czyli takiej pełnej kadencji dyrektora, pani Lidii Komers, która w chwili obecnej pełni właśnie obowiązki dyrektora tejże stacji. Pani Lidia Komers posiada wszelkie uprawnienia w tym zakresie, posiada wykształcenie podstawowe, które jest zgodne z oczekiwaniami, posiada studia podyplomowe, czy też również staż 5-letni na stanowisku kierowniczym, więc w tym zakresie nie powinno być żadnych wątpliwości i chciałbym, żeby ten temat, ten problem wreszcie został rozwiązany poprzez powierzenie na stałe tej funkcji pani dyrektor Komers, tak jak udało się dobrze rozwiązać kwestię nowego powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Jest nim pan Krzysztof Pytel, gdzie spośród przedstawionych kandydatur przez wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego dokonałem wyboru i właśnie powierzyłem funkcję panu Krzysztofowi Pytlowi na okres kadencji na funkcję inspektora budowlanego. Więc tą inspekcję mamy załatwioną. No pozostaje rzeczywiście problem inspekcji sanitarnej. Ale no całe szczęście, że udało się w miarę dobrze ten sezon letni, niełatwy, bo przecież mieliśmy bardzo częste zamykanie plaż, mieliśmy podtrucia, takie zdarzenia miały były prezentowane. Udało się jakoś szczęśliwie bez większych wydarzeń przejść.
Panie starosto, czy wiemy, co ze stadionem i kiedy będzie można wreszcie tam, nie wiem, biegać czy strzelać z łuku? No, na dzień dzisiejszy, proszę Państwa, stadion jest, tak? Tam już właściwie nic więcej zrobić nie możemy poza małymi pracami porządkowymi, które zawsze się pojawiają. No, będziemy musieli też uważać, w pewnym momencie trzeba będzie podjąć decyzję co do tych drzew, które tam rosną, to są topole. My nie ukrywamy, że my je zostawili w tym momencie celowo. No, to jest ten obszar, linia pomiędzy ulicą Ślimińskiego a płytą stadionu. To są drzewa, które w naszej opinii pomagają nam utrzymać odpowiednią wilgotność tego terenu, w sensie nadmiaru tej wody, dlatego że tam jest, te wody gruntowe są bardzo, bardzo wysokie. Każde drzewo to każdego dnia kilkadziesiąt litrów skonsumowanej przez to drzewo wody, więc to też są jakby naturalne takie pompy. Natomiast efekt jest tych drzew taki, że drzewa te zaczynają powoli gubić liście i te liście pojawiają się gdzieś tam na płycie, więc będziemy musieli tą płytę bardzo regularnie i często sprzątać, dlatego żeby nie doszło tam do jakiegoś przegnicia takiego liścia, bo generalnie mogą się nam pojawić jakieś plamy. A samo otwarcie się możemy już Państwu powiedzieć, są przygotowane zaproszenia. Zaproszenia w chwili obecnej są dystrybuowane. To jest 13 września. Nie boimy się daty 13. Wiemy, że to jest szczęśliwa cyfra dla nas. O godzinie 11, to jest czwartek, zostanie oficjalnie stadion otwarty i przeznaczony do użytkowania. Zakończyliśmy odbiór. Jest kilka drobnych usterek, jak zawsze przy tego typu rzeczach. One będą na bieżąco naprawione. W tej chwili dobiega końca certyfikacja w Polskim Związku Lekkiej Atletyki. Mamy też zakończone procesy związane z dopuszczeniem do użytkowania przez inspekcję budowlaną, bo to też wymaga takiej decyzji administracyjnej i godzina 11 to będzie ten moment, kiedy będę mógł Państwu powiedzieć, stanę jest do Państwa dyspozycji. Mamy też już, jak Państwo wiedzą, tak już poza konkursem, ten konkurs kiedyś miał być rozstrzygnięty, ale stwierdziliśmy, że nie ma właściwie sensu wybranego patrona, jest to Michał Barta. Przygotowana już też, mogę o tym powiedzieć, jest tablica. Dzisiaj rano miałem telefon, że jest ona do odbioru, specjalna tablica, która upamiętni datę otwarcia tego stadionu, jak i samego patrona tego obiektu. No i tak jeszcze pytanie na koniec z Maciejem Bajnerowiczem. Dalej chce się Pan spotkać na debacie? Powiem Panu szczerze, bardzo chętnie, bo tych problemów jest coraz więcej. Pan ostatnio. No tak, ale liczyłem tutaj, nie ukrywam, Panie Rektorze, na Pańską inwencję. A tego chcę się dowiedzieć. Potwierdzam, to ja nigdy nie cofam zaproszeń. Jeżeli tylko taka okazja będzie, uda się Panu, Pana Bajnerowicza na takie spotkanie namówić, to ja jestem bardzo chętnie, wymienię z nim poglądy w zakresie budowy dróg, w zakresie gospodarki odpadami, bo tutaj rzeczywiście dosyć często było prezentowane stanowisko przez Maćka, a w związku z tym no chętnie poznam jego poglądy. Być może będzie można coś dobrego wykorzystać, no bo tak jak kiedyś powiedziałem, skoro oni twierdzą, że mają już gotowe rozwiązania, no to jest pytanie, po co czekamy, tak? No po co mają się mieszkańcy męczyć przez kolejne miesiące do czasu rozstrzygnięcia kampanii prezydenckiej, a jak Maciek przegra te wybory, w co z kolei wierzę, no to pewnie się nigdy nie dowiemy, jakie to dobre miał pomysły na realizację gospodarki odpadami w tym naszym mieście, więc chętnie tutaj go poznam, może przy kamerach, a może poza kamerami te swoje pomysły. Nie, no przy kamerach. Znaczy, panie dyrektorze, każda forma komunikacji jest dla mnie dopuszczalna, ale jeszcze raz podkreślam, bardzo liczę tutaj na Pańską pomoc i tak. Użyczenie nam tutaj Pańskiego studia. Myślę, że tak zadziałamy. Jesteśmy umówieni. Starosta Tomasz Tomasz. Dziękuję bardzo, do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję bardzo.